Cześć, ja jestem Anjon i tak jak wy, ja również zostałem strollowany przez plarium. A mianowicie, event sam Rush, który miał być dodatkowym eventem, dawać dodatkowe fragmenty do fuzji Tora, daje nam również młotkowe punkty do Titan eventu, w którym mamy do zdobycia pięciogwiazdkową duszę dla Tora. I ponieważ ja zdecydowałem, że będę o tą duszę walczył, nie mam wyjścia, muszę dzisiaj otwierać szardy. Owszem, mamy dodatkową podpuchę tutaj. Mamy 1 plus 1, czyli znany i lubiany event Pogo Pool One Get One. Mamy 10x na świetnych championów, faction guardianów. Ale gdyby nie te punkty, ja prawdopodobnie przeszedłbym obok tych eventów, oszczędzając swoje surowce. Nie mam ich zbyt wiele. I teoretycznie mógłbym opuścić ten event, ponieważ mamy 250 nadmiarowych punktów, a w tym samym raszu mamy do zdobycia 200, ale byłoby to posunięcie dość ryzykowne, więc żeby zmniejszyć prawdopodobieństwo porażki, postanowiłem pójść po te 100 młotkowych punktów. Co będzie wiązało się z tym, że muszę otworzyć 6 kredów, a resztę te 200 punktów sobie dobiję zielonymi żardami. I zaraz się za to weźmiemy, ale na początek, na rozgrzewkę, otworzymy sobie tutaj kamień dusz. Ten pryzmowy, zdobyty w Sand Devilu. Mamy tutaj kilka fajnych dusz. Jeśli jakaś wpadnie, super. Na żadną szczególnie nie poluję. Z tych Faction Guardianów dotychczas mam tylko Gregora, więc jakby dla niego jakaś dusza wpadła, ucieszyłbym się. Zdziwicie się, że nie mówię tutaj o duszy dla Tioxa. Oprócz tego, że go nie mam, mam duszę dla niego. Trafiłam się nieprawdopodobnie łatwa grupa, gdzie dosłownie przekraczając nieco tylko ostatni próg, zdobyłem właśnie dla niego duszę i ona sobie tutaj czeka na tego czempiona. Jeśli kiedyś by się trafił, może to będzie dzisiaj, nie liczę na to. No ale miałbym dla niego już wspaniały tutaj prezent w postaci. 5gwiazdkowej duszy. Także zobaczmy, jakiego Epika najprawdopodobniej wylosuje duszę dla jakiego Epika najprawdopodobniej wylosuje, nie przedłużając na rozgrzewkę mamy jedno takie otwieranie. Jest Epik rzeczywiście. Jest to Hajkon, czterogwiazdkowa dusza. Nie jestem pewien, czy to jest upgrade dla niej. Tak, to jest zdecydowanie bardzo fajny upgrade dla niej, także. Mogę sobie tutaj to od razu zrobić. Nie używam jej wprawdzie, no ale kiedyś wypadałoby ją zbudować. Sintranos jest całkiem użyteczna. Dobrze, także to było na szczęście. A teraz 6 sekretów. Pytanie zasadnicze. Czy uda dzisiaj się wyciągnąć legendę? I czy będzie tą legendą TIOX? Na to za chwilę uzyskamy odpowiedź. Jestem w Mercy, jeśli chodzi o Sejkredy. To jest takie Mercy typu 12% na wylosowanie legendy, czyli do tej pory otworzyłem 15 Sejkredów bez legendy. Więc liczę na to, że jakaś legenda wpadnie, No ale tak czy inaczej, co by się nie działo, 6 Sejkredów muszę otworzyć. Życzcie mi szczęścia. Ja wam również życzę szczęścia, jeśli będziecie otwierać. I lecimy! Po kolei 6 szardów. 6 razy będę miał nadzieję na coś dobrego. Aczak de Wandering, bardzo fajny champion, będzie Empowerment. Lecimy. Drugi szard. Moje Mercy rośnie, ale rośnie bardzo pomału. Royal Guard. Mam, zdaje się, dwóch prawie zbudowanych. Trzeciego raczej nie będę budował, więc to też będzie Empowerment. Lecimy dalej. Trzeci szard. Mercy się tutaj pompuje, ale bardzo powoli. I jeszcze trzy. Jesteśmy w połowie. Zobaczmy, czy moje szczęście dopisze, czy nie dopisze. Jele greena. Nie jestem pewien nawet, co ona robi. I lecimy jeszcze dwa szardy. W tym momencie, jeśli oczywiście nic nie pomieszałem z Mercy, mam 20% na wylosowanie legendy. No, nie jest to duża szansa. Jeden z pięciu przypadków. Sepulcher Sentinel. No i cóż, ostatni szart, ostatnia szansa. Spróbujmy. Czy tutaj kryje się jedna, a nawet dwie legendy? No nie. No, i to jest dramat, niestety 6 szardów, aktualnie 21 sekretów otwartych bez legendy, 24% na wylosowanie. No cóż, pozostanie poczekać na jakiś ciekawy event. Może będzie jakiś fajny czempion na szansach progresywnych za jakiś czas. Mam na myśli Harima, oczywiście. No a dzisiaj tym smutnym akcentem. Będę się z wami żegnał. Napiszcie w komentarzach, o ile więcej mieliście ode mnie szczęścia. Niech chociaż te wasze pule mnie pocieszą. I na dzisiaj, z mojej strony, to wszystko. Dzięki. Cześć.